dawaj nam ruczynyczka, bo teraz ty koneczka. Kitka na polecy, ty czerwone rukawice, łetryszczyła oczyniata, na ty nasze mołowiata. Łetryszczyła oczyniata, na ty nasze mołowiata. Po co pan tu przyjechał? A do rodaku przyjechał mój tu. Brady to ja tu się narodził tycho. Tu pan się urodził? O ty o. To pan jest z tej okolicy? Tak, ja jestem z okolicy. W 1944 roku ja stąd nas wywieźli tam do Lwowa. I teraz tam się znajduję. Tu przyjeżdżam majże, nie każdy rok, ale to już 4 razy był teraz. Na swoje miejsce, rodaków swoich widzisz. I teraz tu jak raz święto, to ci kiermysz. I ja dostał zaproszenia i przyjechał specjalnie na ten święto. Kim się pan czuje? Napisano i tak się rachuje Ukrainiec. No tu żyli to Ukrainiec. Bo mówią, że tu Łemki mieszkały. Tak. No to my jest Łemki, to jest tak nazwisko, no w paszporcie to się nie pisze Łemko. A tak, to się nazywa Łemkowszczyna. To się stało, że osiadłeś właśnie tutaj, w Olchowcu. Tak. Łażąc, przepraszam za wyrażenie, 40 lat po tych terenach, marzyłem o, z początku o czymś małym, nazwijmy to daczy. Oczywiście z samym tego słowa znaczenia. Miałem to szczęście, tak mi się wydaje, że napotkałem w Olchowcu stary opuszczony dom, który miał być przeznaczony do rozbiórki. Zdążyłem w porę. Uratowałem go, mówiąc szczerze, bo władowałem dużo pracy na jego remont, a mając do dyspozycji tylko miesiąc urlopu, przyjeżdżałem z Łodzi i każdą chwilę poświęcałem na remoncie tego domu. A ponieważ z żoną od dawna zbieraliśmy, co tylko można było uratować na tym terenie, szczególnie elementy strojów, to nasunęła nam myśl, ażeby właśnie w tej chałupie urządzić coś w rodzaju Izby Pamięci Kultury Łemkowskiej. Ludność okoliczna na początku nieufnie przyjmowała naszą propozycję, bo oni nie wierzyli, że można przyjść, kupić stary dom, ładować pieniądze i praktycznie z tego nic nie mieć. Największą dla mnie satysfakcją było któregoś dnia takie zdarzenie. Na dole w wiosce przyszła grupa turystów, zamierzając iść dalej do pola. W pewnym momencie któryś z gospodarzy wyskoczył i zawołał: słuchajcie, słuchajcie, idźcie tam na górę do kolonii, bo my tam mamy muzeum. Dał mi nianio przyzwolenia, hej, żebym pisał na szkolinia. Hej, my szkoły Benebrusz, hej, żadnej lutele kropuszu. Ta cerkiew, wydaje się, miała być rozebrana. Miała być rozebrana, no ale że nie daliśmy rozebrać, no to wtedy i teraz, ale wtedy grekokatolików jeszcze nie było. Jak to było? To jeszcze nie było, tylko rzymokatolicki ksiądz przyjeżdżał. No. A później już przyjeżdżał taki skrępny dziadek stary, był soczański. To już on przyjeżdżał. Już jak mu wolno było odprawiać po grecku. No to on. No i zaczęli, nawet już te liny były zapięte na kościele i to, ale że później jakoś tam to się odbiło,
kobiety tam zaczęli skakać, to, o, później pozamykali, wie pan, bląby podawali, cuda takie, to była głupota, jaki świat nie widzę, pan. To robił, upę robiło, te robili, o, tam partyjni robili, tam ja wiem, kto to robił, jaki to był, to ja ich znam wszyscy, wszyscy są, panie, ja i każdego znam, kto robił to, ale on już teraz tym nie jest, on już się modli teraz. A wtedy nie, wtedy na kościółliny zakładał, żeby to, a teraz się modli. Chrystus woskrzeszy, smerć już smerć podolał, i ty szokrowa, życia narzucał. Witaję was, Władeko, w imieniu moim i nas wszystkich zebranych tu na naszym parafialnym świecie, jakim jest nasz miesięczny kiermesz. Dziękuję duszy. Dlaczego zafascynowały was tak Karpaty? Karpaty są po prostu fascynujące. Jest to jedyna w swoim rodzaju grupa górska w samym sercu Europy, która jest konglomeratem, zbitką wielu narodów, ale jest pewna wspólnota i myślę, że naszą rolą jest również pokazywanie tej wspólnoty. Pokazywanie tego, że Karpaty łączą, że wbrew temu, co się przez wiele lat mówiło, że góry to, prawda, naturalna granica oddzielająca państwa. Nieprawda. Właśnie na terenie Karpat odbywała się synteza narodów, kultur, języków. Genialna sprawa, której gdzie indziej nie ma i którą trzeba ratować, bo to są jej ostatnie lata. Czym się zajmuje Towarzystwo Karpackie? Najważniejszą sprawą, którą nam się udało zrobić, to jest odbudowanie pewnej tradycji kermeszy właśnie tu w Olchowcu. W tym roku odbywa się Karmasz Olchowiecki po raz trzeci i chyba już teraz, nawet bez naszej pomocy, będzie się odbywał. I uważam, że to jest bardzo duży sukces i że włączyło się w ten powrót do tradycji, odtwarzanie tej tradycji, oczywiście na miarę dzisiejszych czasów i po nowemu, włączyło się bardzo dużo ludzi. To jest chyba, no właśnie, to jest ten sukces, to jest to, o co nam chodziło. Ilu was jest? Znaczy, nas w towarzystwie jest w tej chwili garstka, w sumie jest to około 100 osób. Natomiast jest wiele ludzi, którzy chcą z nami współpracować, którzy nam pomagają, którzy robią to samo, co my w wielu wypadkach. Oj, piszony, oj, piszony, oj, małe oraty, kolki staruka, wychowy kompaniaty. Okoliczne wsie nie miały tego szczęścia, zostały całkowicie wysiedlone. Natomiast Olchowiec zachował w pewnej części starą zabudowę. No i zostało 5 rodzin, które stanowią jakby przedłużenie tego życia dawnej wsi, dawnego Olchowca. Zainteresowany tą historią tej wsi, próbowałem dotrzeć do jej dawnych czasów poprzez przeprowadzanie rozmów z miejscowymi gospodarzami. Udało się to na tyle, że starczyło materiału na wydanie w ramach kermeszu, oczywiście nakładem i staraniem Towarzystwa Karpackiego, wydanie specjalnej jednodniówki, czyli Olchowiec po raz pierwszy w jego historii posiadł swoją własną gazetę pod tytułem Głos spod Chorbu albo Hołos spod Chorba po łemkiusku. Udało nam się odnaleźć
skompletować cały stan Olchowca z roku 1939. Zamieścić historię samej wsi, na tyle, na ile nam się udało to odnaleźć, odszukać. Mer plus mer podobał, mer plus mer podobał, mer plus mer podobał, mer plus mer podobał. Po всьому світі роковини їдуть люди далеко-далеко літаком, поїздами, автобусами, щоб помолитись на гробах своїх померших. А скільки тих гробів на всій, по всій Україні? Та ж там нема міста, нема села, немає в'язниць, де в не сотки тисячі людей, наших братів, сестер, віддавало своє життя. Czy tradycja jest obciążeniem, czy może być siłą? To zależy, jak się do niej podchodzi. Tradycja może być jednym i drugim. Każde pokolenie musi odnajdywać swoją sobie właściwą równowagę między tym, co historyczne i tym, co aktualne. Bo tutaj, kiedy jesteśmy w tej wsi, która musi się odnaleźć nie tylko w tej sytuacji po powrotach, tu akurat oni są już dobrze zasiedziali, ale oni muszą jednocześnie odnaleźć się wobec swojej tradycji, swojej historii, ale jednocześnie wobec zupełnie nowej rzeczywistości społecznej i gospodarczej, bardzo zmiennej w tej chwili jest. Mała, biedna wieś, która potrzebuje jakiejś motywacji, żeby w ogóle przetrwać, bo z gospodarczego punktu widzenia to ona ma mało szans. Шановні громадяни, мило нам повітати на ті лемківські землі, що швидко родаки, може не швидко, але зійшлися і потрапили ту нас відвідати. Видю, що некотрим і сльози йдуть. То з однієї сторони мило мені, що зустрілися, з другої сторони, що могли якось всі споткати, поговорити. Tu mały odbude się teper konkurs, żeby ta tradycja nie zahynęła. W ogóle staramy się pod tytułem powrotu do tradycji. No, że nie wszyscy dziewczęta mają stroje, nie wszyscy chcą ubierać się nawet, albo nie pasują. Prosimy w strojach tutaj do nas wszystkich. Prosimy bardzo. Sędziego konkursu, znanego etnografa, pana Pawła Stefanowskiego. Panie Pawle, prosimy bardzo. Według moich, w związku z tymi między innymi kierciami lemkiwskimi, to pierwsze miejsce i niemalże całkowity autentyk, a zjawisko tego gorsetu, wyjątkowego gorsetu, jest to gorset starszej pani. Szkoda, że ta pani nie ma czepka, ale i tak pretenduje po mojemu. Oczywiście komisja może to uznać inaczej. Jako pierwsze miejsce bym przyznał tej pani. Brawo za pierwsze miejsce! Jeśli chodzi o... No i ponieważ jest tylko jeden męski strój... Druga nagroda. I pan jest bezkonkurencyjny, przez to drugą tak, nagrodę druga jako nagroda. Męski strój. Brawo! Dla gospodarza tego... Będzie wsi. Są ludzie, się co noszą wstaje z Łemkowskim? Nie, mało. O, tylko tak ona na kiermach na to, a tak to już nie noszą. Pan nie ma? Nie. A jak się tu żyje teraz? No wie pan, tak się żyje, że... Aby żyć. Żyje się tak, a źle się tak nie jest, żeby źle było, a dobrze też, bo nie ma co sprzedać. Tyle narobione tego, to
dalej się trzymało krowy, sprzedało się mleko, sprzedało się byka, sprzedało się to. Przychodzili do wioski, zabrali, to była spółdzielnia, brali to, a teraz wie pan, idź szukaj prywaciarza, żeby przyszedł góral, czy jaki, weźmie to, tyle panu da, ile pan chce. Ile panu chce on dać, a nie pan chce. A wtedy to była waga, proszę bardzo, na wagę, tyle i tyle mi się, to tam się lepiej pomówiło wtedy. Teraz gorzej jest. Teraz gorzej. To jaka przyszłość? Jak będzie tak dalej, to będzie bardzo podobne. Wie pan? To tutaj nie będzie nic. Tu góry, tu pole podłe. Nie jest dobrego pola, żeby to nie na równinie, tylko pole podłe. I tu nie będzie w przyszłości dobrej. Bo młodzież będzie też, choć nie ma roboty, wie pan, bo teraz bida z robotą. Ale będzie uciekać, bo co będzie tu robił? Od wielu lat chodziliśmy po Beskidzie Niskim, po Bieszczadach i nie tylko, bo również odkrywaliśmy wioski Lubelszczyzny, Roztocza i innych terenów. Razem z zespołem zbieraliśmy materiały, nie tylko muzyczne, ale z każdej takiej wyprawy przywoziliśmy bagaż wrażeń oraz mnóstwo fotografii. I z tych setek fotografii powstała wystawa Zapomniany Gościniec. Bo zawsze chodziliśmy takim zapomnianym gościńcem gdzieś w opuszczonej wiosce i chcieliśmy to pokazać, wprowadzić widza w taki właśnie klimat nostalgii odchodzącego świata dawnej wsi. I przywieźliśmy ze sobą tę wystawę tutaj właśnie, bo wiele zdjęć jest zrobionych w Olchowcu i w okolicy. I chcieliśmy, żeby mieszkańcy pokazali, obejrzeli nie tylko siebie tutaj, ale i odczuli to przemijanie. Sama wystawa jest zetknięciem się dwóch światów. Świata teraźniejszego, świata naszego i świata przeszłości. Czyli tej sepi, brązu i zdjęć kolorowych. A że nie przebiegało to płynnie, zostało to jakby przerwane, stąd też rysy na naszych zdjęciach. To jest w jakiś sposób tragiczna ziemia, jednocześnie bardzo piękna i to, co jest, to jest w końcu bogactwo i całej Polski, element bogactwa Europy. Czyli te wszystkie małe kraje, małe ojczyzny, rezerwuary, siły kultu, bo siłą każdej kultury jest i pluralizm, i różnorodność, i tracąc różne rzeczy, takie drobne elementy, jakieś śpiewy ludowe,
jakieś tradycje obrzędowe, tracimy coś z ogólnego bogactwa Europy. Myślę, że to jest coś, co, do czego musimy bardzo wracać w tej chwili, bo przez ostatnie 40 lat zmierzano u nas do takiej bardzo daleko idącej uniformizacji i urbanizacji kultury. Teraz to nieszczęście trzeba odrabiać w dużej mierze. Próbujemy to robić. Na ile nam to wychodzi, to no, sądzą ci, którzy po nas przyjdą. Fajny łeb, gdy ty go im darowała.